Domowe leczenie tlenem, w skrócie DLT, jest to świadczenie medyczne, które polega na dostarczeniu pacjentowi tlenu przy pomocy urządzenia zwanego koncentratorem tlenu. Jest to urządzenie elektryczne, które zagęszcza tlen z powietrza. Koncentrator tlenu nie jest respiratorem i nie zastępuje oddechu pacjenta. DLT jest to rodzaj tzw. terapii biernej, kiedy pacjent oddycha samodzielnie powietrzem o zwiększonej zawartości tlenu. A tlen podawany jest do pacjenta przy użyciu cewnika nosowego, tzw. wąsów tlenowych. To świadczenie jest przeznaczone dla pacjentów, którzy potrafią oddychać samodzielnie w sposób efektywny, natomiast wymagają przewlekłej tlenoterapii i najczęściej stosowane jest u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Świadczenie to jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem włączenia pacjenta do bezpłatnego programu jest spełnienie określonych kryteriów terapeutycznych. Pacjent zakwalifikowany przez lekarza pulmonologa otrzymuje bezpłatnie koncentrator tlenu oraz przewody tlenowe. Po przeszkoleniu pacjent korzysta już z koncentratora tlenu samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka domowej terapii tlenem odwiedza pacjenta i kontroluje stan urządzenia. Co ważne, pacjentom w ramach tego świadczenia nie przysługuje opieka lekarska i fizjoterapeutyczna.